te komary śmieszne też mogą nas tak raszować i wkurzać nas. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarię Isle of Voices. Powiem wam, że jestem bardzo podekscytowany, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie jednym z tych najciekawszych w serii, a to dlatego, że rozpoczniemy sobie cały Lunar Event, dlatego stoję właśnie przed dungeonem. No i powiem wam, że jestem w ogóle ciekawy, jak będzie wyglądało rozmieszczenie pilarów, bo z tego co patrzę, to chyba jeden z pilarów będzie w moim domu. No gdzieś tutaj powinien być, tu pierwszy, tu gdzieś drugi, tu gdzieś trzeci i tu gdzieś czwarty. No to gdzieś w moim domku powinien być, albo gdzieś obok, tutaj na przykład. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to będzie jeden z tych łatwiejszych pilarów, szczególnie chciałbym się skupić na Vortexowym, ponieważ jest najłatwiejszy, a w dodatku jest na Rangera, dlatego chciałem mieć tam Vortex Beater i Phantasm, byłoby naprawdę fajnie. No i powiem wam, że poza nagraniem jeszcze raz sobie ubiłem Frostmoon i wypadł mi Chain Gun, przekułem go na Rapid i powiem wam, że tak jest szybki po prostu. Nie wiem w ogóle, czy przypadkiem nie jest szybszy niż SDMG po Moonlordzie. W każdym razie prędkość robi niesamowite wrażenie i teraz jestem ciekaw, czy ubrać sobie zbroję na Rangera czy na Wojownika. W sumie to jest kultysta, więc kultystę uklepię szybko, to chyba na Rangera, plus jeszcze weźmiemy sobie pod balety, mam na balety, dobra. No to będziemy bili z Chain Guna. I ogólnie chciałem jeszcze powiedzieć, że podczas bicia Frostmoona poleciałem sobie tutaj z Ice Queen i przypadkowo hitnąłem tych kultystów. Cieszę się jednak, że mi się przeresetowali po tym, jak wyszedłem ogólnie ze świata. Nic się na szczęście nie stało. No i możemy przystępować, myślę, że do bicia. Więc musimy teraz ich tak rozstrzelać, bo jesteśmy złoczyńcami. O! Jeszcze ty. No, dostał po głowie. No i kultysta jest tutaj. Chodź tu. No, i już w nas strzela fireballami. Oberwaliśmy nieźle. Trzeba będzie jakieś mniki robić. Chociaż minimalne. Już muszę się wychilać, naprawdę. Mam w ogóle potki, mam. O! Teraz ważna część. Bo później mi się ich namnoży i co będzie. Lecę z nim do góry chrzanić. Kurde, ale on mnie hita. Wiecie co, wolę go z normalnej broni bić. Bo widzę, że się w ogóle nie leczę, to nic nie daje. Tego. Aj, akurat mnie soplem balnął. Udało mu się. Dobra, już ma połowę HP. Jakoś to pójdzie. Musiałem jeszcze go przytrzymać. 20 sekund do potka. I teraz się będzie właśnie tego. Akurat mnie hitnął. Dobra, nawet szybko poszło. Z tego co widzę. Aj, za 9 mnie hitnął też. Strzela tymi sopelkami. Oj, czachy. No i teraz będzie ubity. Ubity. Mamy manipulator, bo ja w końcu jestem manipulatorem. No i bardzo dobrze. Jak wygląda... Nebula jest w moim domu. Kurczę. Teraz to ja się tam nie cofnę. Od razu lecimy na Vortex, bo jest najłatwiejszy. No i później się weźmiemy za Nebula. Tu jest Stardustowy. Stardustowy będziemy bili jako ostatni, ponieważ jest łatwy, taki lajcik. Można sobie wyfarmić te wszystkie starcele. No i... Wolałbym jakoś się lepiej przygotować. Wydaje mi się, że ogólnie ten wąż, raczej smok na Summonera będzie bardziej przydatny niż bronie na Wojownika. No więc tak, w pierwszej kolejności bijemy Vortex, później Nebula, koniec odcinka i w następnym odcinku będziemy bili Solarowy, Stardustowy i Moonlord. Tak, Moonlord. To już tak szybko minęło. Dobra, nie ma co gadać. Musiałbym do teleportera sobie gdzieś wlecieć, tylko jestem ciekawy, bo już nie pamiętam gdzie to może mnie w ogóle zabrać. Jak sobie tam podlecę, to pewnie mnie na drugi kraniec mapy wyślę. To też nie będzie dobre. Ale zaryzykujemy, bo w sumie co mamy taki kawał drogi przelatywać. No tak. Wiecie co? To jest jeszcze większy kawał drogi.
Nie opłaca się. Już wolę z buta tam zalecieć. Taka prawda. Chyba, że gdzieś jeszcze tutaj był jakiś teleporter na dole. Wiecie co, wolę się w to nie bawić. Jedziemy. Ogólnie wydaje mi się, że możemy walczyć też ze Snowman Cannon, bo z tego się dość śmiesznie walczę. Na pewno jest to w jakimś stopniu przydatne. Mam strzały na tsunami, ale mimo to wolałbym się pobawić z innych broni. No bo wkrótce i tak je zmienimy, no w końcu będzie Vortex Beater, Fantasm. Chociaż nie jestem dokładnie pewny, czy Fantasm jest lepszy od tsunami, bo jakoś nie skupiałem się za bardzo na tej broni, a tsunami jest mi, wydaje mi się, że bardziej bliskie, bo więcej z nim przeżyłem, więcej radosnych chwil. Nie no, wiecie o co chodzi. Zobaczymy. Wydaje mi się, że obie bronie zatrzymamy. No. Ale Chain Gun po Vortex Beaterze chyba pójdzie już w podstawkę. Bo w końcu taki niecelny, a mimo, że mamy chlorofajtowe balety, no to one się kiedyś skończą, więc trzeba będzie. Dobra, tu jest już Vortexowy. Się zaczyna muzyczka. No, lecimy. On się zrespił na Crimsonowym tym. Nawet szybko idzie. Pogrom. Tu królowe się respią. Tam larwy. Patrzcie, jak dziwnie to namierza ten chlorofajtowy. Oj! Ale mi wywalił! Szybko, TP! TP! Jeszcze TP! No, teraz to zginę chyba. Ale mi wywalił, to było zaskoczenie. Bo ja muszę sobie chyba zmienić zbroję na tą, na tę, bo bez niej to nie wytrzymam. Bo wiecie, 93 defensa to nie jest tyle samo co z 60 chyba. Czy ile tam miałem w ogóle? 70, no. Różnica jest. A w damage'u nie aż taka duża. No, bujasz mnie. Distorted. No, chcę tam z powrotem do was dołączyć, cwaniaczki. Te Storm Divery są chyba tutaj najgorsze. Chociaż nie jestem pewien, bo te komary śmieszne też mogą nas tak raszować i wkurzać nas. Ale Storm Diver jak wywali z tego shotguna strzał, no to za miło nie jest. Ale i tak, wydaje mi się, że to jest najłatwiejszy pilar. Najłagodniejszy, przynajmniej dla mnie. Bo mi się biło zawsze to najłatwiej. I najlepiej, bo dużo się tego respi, te się jeszcze klonują. Hitnęło mnie. Musiałem się wyhealować, chociaż trochę. Dobra, komary. Pozbyłem się ich, teraz jeszcze tutaj jakieś. Dobra, mam całe HP. Mogę jeszcze sobie zrobić to i hydrę. Na jakimś tam stopniu będą biły. Na pewno. Już słychać te dźwięki. Tyle się ich namnożyło, widzicie, że przeciwników nam nie brakuje. To jest ta pozytywna rzecz. Pozytywna strona Vortex pilaru, czy pilara. Szybko pójdzie. No, a później lecimy od razu na Nebula. Jestem ciekawy, jak to pójdzie. Bo tam już to będzie gorsze. W sumie nie wiem, który pilar jest gorszy, czy solarowy, czy Nebula. To zależy, jakby na to patrzeć. Bo tu i tu są wkurzające moby. Tylko na solarowy jeszcze trzeba tam coś wiedzieć, na przykład o tej dżownicy, żeby się nie dać łatwo tak zabijać. Ale mnie wyhitały. Robi się niemiło. Jeszcze tutaj są jakieś moby. Zostały niedobitki. Storm... Nie, to nie jest Storm Diver, to jest Vortexia. Vortexian. Aj. Burza mnie walnęła. Grzmot. Pełno komarów. Dobra, mam już 50. Ile tam było potrzeba? 150? Tu jeszcze biłem innych przeciwników. Nie wiem. Zobaczymy. Nieźle. Walczy się całkiem fajnie. Przyjemnie. Kroimy ich z tego chain guna. To mi trochę rozsadza uszy, ale to... O! Balety się skończyły. No, kiedyś musiało to nastąpić.
Możemy się pobawić teraz z tego Snowman Cannona. Proszę bardzo. To też jest fajne. Jak tak namierza. Oj, ale mnie wywalił. 140. Zahitaj, to w solarowej, nie solarowej, tylko Beetle zbroi. Czy ja dzisiaj mówiłem solarowa na Beetle? Bo jeśli tak mówiłem, to trochę będzie przypał i wstyd. Też czuję, że tak ktoś będzie wytykał w komentarzach, jeśli zobaczę, że przy montowaniu było, że ja tak powiedziałem, no to solarowa zbroja. W ogóle ja hełmu nie mam. Zmieniłem sobie na hełm na rakiety z przyzwyczajenia, mimo że byłem w Beatlesecie. Oj, Mangetsu, Mangetsu, ty to jesteś. Fail za failem normalnie. Dobra, zobaczymy jak tam postęp z tą barierą. Jeszcze nie padłaś. To jeszcze trochę. No to nie może aż tyle trwać, no. Są limity jakieś. Czy tam się larwy porespiły, które można bardzo łatwo zabić i więcej będzie. Aj. Dobra, Stormdivery, bo wy tyle potraficie wywalić, że was w pierwszej kolejności trzeba. Ale bym nie wraszował. No, nie. Dobra. Uleczone, bariera jeszcze nie zdjęta. To jeszcze trochę. No, divery, idźcie już na dno, nurkować. Ale się ich tutaj jeszcze więcej namnożyło. A idźcie wy, cwaniury. Porobię sobie tak tyle tego. Będę ich obkrążał w miarę możliwości, tylko ten debuff mi teraz nałożyli. Ja ich chcę obkrążać, powiedziałem. O. I będzie mi samo namierzało. Super. O, jest, już ubite. Tylko wiecie co? Tutaj najlepsze będzie jednak tsunami. Przecież tu pójdzie w mig z tymi gwiazdkami całymi. No, idźcie wy sobie, kurde. Psujecie mi tutaj występ. No, i ubity. Jeszcze z tymi głąbami się trzeba tutaj rozprawić. Bo nie dadzą żyć. Nie dadzą zebrać fragmentów. Ile tego będzie? 51. No, wydaje mi się, że na wszystko mi starczy, co tam chcę. To dobra, to położymy sobie manipulator, bo jak pójdę do bazy, to od razu zostanę tam zaatakowany. I tak. Fantazm jest za 18. I Vortex Bitter też powinien być za tyle. Kurczę, coś mi się nie chce przewinąć do góry. Vortex Bitter. O, Deadly. No, dobry debuff. Znaczy, buff, nie debuff. Fantazm, czy będziemy tego używali? No bo ja wiem. Nie wiem. Bo to jeszcze strzela, w ogóle powtarza ogólnie te strzały i bije mocniej, ale... Dobra, na razie się pobawimy z Vortex Bittera. Wydaje mi się, że to będzie lepsze, zwłaszcza, że namierza, tylko... Problem jest w tym, że już nie mam tych namierzających strzał chlorofajtowych. Mimo wszystko tam też jest taki jeden pocisk, który namierza, więc zaufamy tej broni. To lecimy. Od razu... Dobra, lusterko chrzanić. Teraz pytanie, ile z moich NPC umrze? Nie. Znowu słyszę ten dźwięk. Ja po prostu nienawidzę, jak ktoś mi na jakichś serwerach przychodzi, staje przy mnie i po prostu strzela we mnie tą bronią, to po prostu du. Tak rani w uszy, że tego się nie da przeżyć. O, już dwóch umarło. Kto następny? Dobra, wiecie co? Mam tego dość. Od razu lepiej, prawda? No. Jest spokój, cisza, opanowanie. Później mogę przywrócić ten dźwięk dla efektu. Chociaż jeszcze trochę podgłośnie, bo wiecie co? Jest zbyt cicho. Czuję się jak taki narrator normalnie w jakiejś baśni. Mimo, że mi to namierza trochę w jakimś stopniu.
To i tak muszę ja namierzać. Bo te pociski nie dają tak dużo, ale też coś dają. Dobra. Mózgi teleportujące się. Wiecie co, te pociski są trochę słabe. Spróbuję teraz zawalczyć z fantazma. Mangetsu jest bardzo zdecydowany. Nie no, wszystkiego po trochu. Do tego muszę sobie lepsze pociski zrobić, bo wcześniej miałem chlorofajtowe, które były fajne do mojego chaingana, ale tutaj już jest trochę inaczej. Widzę, że już nie mam HP. No nieźle. I to w Beatles zbroi. Nebula Floater, ty jesteś najgorszy tutaj. Kurde! No nie da się. Wiecie co? Ja żyłem na początku w przekonaniu, że to solarowy pilar jest najgorszy, ale chyba jednak nie. Chyba jednak Nebula. Trudno jest. Szczególnie jak nie mam żadnego heala. Teleportuje się za mnie, ja w niego wlatuję. Zaraz znowu zdechnę. Wychylać się na nim. O, serduszko. No za mnie się zawsze teleportuje i wjeżdżam w niego. Zadaje mi HP. Dobra, ubity. Już 50 ich, to dobrze. Można też tych floaterów ignorować, ale... No, one też potrafią wywalić HP. To jednak trzeba bić. Bo nic nam to nie da, takie przeczekiwanie. Bo te brain sucklery są o wiele lepsze do ubijania. Nom. Ktoś tu jest? Jakiś pan tam był. I znowu mózg. Do którego zawsze muszę dobić. Kraksa. Dobra, na dół. Niech NPC giną. Umarł król, niech żyje król. W sumie zwinę sobie mapę, bo po co komu mapa? Takie nawiązanie. Jak ktoś wie do czego, no to... Kurczę! Robić mission pielęgniarkus? Zrobię. HP na start. Jadymy. Jeszcze raz. Może tym razem to bicie będzie jeszcze lepsze. Hydrę położę i spróbuję to jakoś. W sumie może lepsze będzie to tutaj, bo jak tak patrzę, no to jakby coś namierzało ich. To było lepsze od razu. I to w sumie namierza. Może to się tak super mega przyda tutaj. Bo patrzę, kurczę, nie jest złe. Coś robi. Szczególnie na te mózgi, które się teleportują. Od razu hita dostaną, nawet nie wystrzelą tak dużo. No, szybko poszło, widzicie. Czyli jednak Snowman Cannon będzie jeszcze przydatny, bo darmowe namierzanie, no to czemu nie? Dobre, dobre. O, głowy się czepia. Jak tam pilar? W ogóle, gdzie on jest? Tu jest. Musimy kampić, tyle tego wywalić, że... Chociaż nie, jak pewnie będzie, nie będziemy się patrzyli na osłonę, to szybciej nam to zleci. Chodźcie tu, kurde. Wszyscy do mnie. No. Pokonałem z Vampire Knivesów po prostu świetnie. Dobra, teraz wracamy. No, kraksa. Nebula Floatera. Co za cebula jedna. Już 100 ich zabiłem. No, no to jeszcze 50? Albo innych mobów. Nie wiem.
Dokładnie tych floaterów i innych zabiłem. Ale już za niedługo. Sun sun. Jeszcze trochę i po kłopocie. Oj. Prediktor. O, znowu ten mózg. Dobra. Uwolniła się bariera. Wiecie co? Chyba będzie najlepsze tutaj. Mimo wszystko. Dobra. Nebula Pilar uznaje za ubity. Ja również jestem ubity. I... czy tego jest tak mało, czy ja już część pozbierałem? Czy może moby mi zabrały? No to nie jest chyba możliwe. Ale kurczę. Zebrałem coś w ogóle? Zebrałem. Dobra, to jest wytłumaczenie. Kurczę, myślałem, że się już znikniecie. A wy co? Wyczekujecie, bo ja tutaj mam spawna, co? Cwaniaczki. Dobra, ile mam tego? 33 tylko? Nie, jeszcze tutaj coś jest. 52, no tak średnio. Znaczy, no średnio tyle wypada w tym sensie. Czyli tak przeciętnie, bo mogło wypaść chyba nawet 90. Dobra, czy coś z tego będę robił? To jest takie podstawowe pytanie. Gdzie zostawiłem manipulator? Czyżbym zostawił go gdzieś tam? Tak, zostawiłem go. Już tam lecę po niego. W sumie możemy już kończyć powoli odcinek. W następnym od razu się bierzemy za solarowy, a następnie stardustowy, czyli stąd będziemy po prostu lecieli na solarowy. Na solarowy, w ogóle ten solarowy, w jakim on miejscu jest, co to ma być? Że on lewituje. Jak on lewituje, jest w powietrzu, to moby nie mają się gdzie respić. No to nie powiem, będzie ciekawie, nie no. W sumie możemy sobie jakąś tam platformę zrobić, wziąć właśnie dużo błota. No jakoś to tam wykombinować, bo tak szczerze, jak moby się nie będą respiły, no to wyjdzie nam to tak średnio, dlatego że odcinek będzie pewnie długi, a sama walka z Moonlordem już trwa dosyć długo, no to jak one się nie będą respiły i będziemy tam 30 czy 20 minut sterczeć, ale zobaczymy, może coś wykombinuję. Chyba że chcecie, żebym się tam przeszedł poza nagraniem i po prostu wybudował taką platformę. Dobra, w każdym razie mamy dwie nowe bronie, jeszcze możemy coś zrobić z Nebula. Musiałem sobie to... kurczę, ta symetria mnie powala po prostu. No nie no. Wiecie co? Chrzanić tę szafkę, bookcase na książki. Tu sobie postawimy. Nebula Blaze. Zrobię, bo zrobię. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Tak naprawdę. Wątpię bym korzystał. A monolity też można. Kurczę, napotki jeszcze można było wykorzystać. A dobra, chrzanić. Będzie do kolekcji. Poradzę sobie bez potków takich lepszych. Na 200 AP. Na 150 mi stykną. To może tak sobie postawię. Bo wątpię, bym te music boxy jeszcze jakieś znalazł. To chyba była większość. Mogę też zrobić, ale to... ja tam nie jestem w takich tematach za bardzo obeznany. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Następny już w sumie powiedziałem, co będziemy robić. Więc komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć. Jeszcze sobie te groby tutaj poniszczę, żeby wstydu nie było.